Cześć, ja nazywam się Mariusz Posmyk i zapraszam Was na nowy film na kanale Fox International Polska. Podbierać, dobra? Chyba wyjecha! Patrz! Jest luj! Tym razem znajdujemy się na jednej z najbardziej urokliwych wód karpiowych w Polsce, na Starorzece. I tu na samym początku ogromne podziękowania dla naszego operatora, który jak zwykle postarał się z terminem nagrywek dla mnie. Jak nie lód na Gołyszu widzieliście na filmie, tak teraz znowu zima, miała być wiosna, a jest jak jest. Przyjdzie mi się zmierzyć z naprawdę trudnymi warunkami, w nocy przymrozek. Przypuszczam, że karpie mogą być jeszcze ospałe i niechętne do żerowania. Wybierając to łowisko, też wydaje mi się, że nie ułatwiłem sobie tego zadania, bo doskonale zdajecie sobie sprawę, że nawet w sezonie karpie ze Starorzeki potrafią być bardzo chimeryczne. Nie przedłużając, zabieram się za rozpakowywanie sprzętu i pokombinujemy, jak dobrać się do karpi ze Starorzeki. Postanowiłem usiąść sobie na stanowisku numer 1, bo mam tutaj jednocześnie dostęp do zatoki z płytką wodą, a z prawej strony stanowiska mogę sobie obławiać głębsze dołki na stanowisku numer 2, bo jest aktualnie też wolne. Dosyć ryzykowne posunięcie, łowienie na tak płytkiej wodzie, bo mamy tu w okolicach metra, 1,30 m, z tego co pamiętam, bo dawno tutaj nie łowiłem. Natomiast ostatnie kilka dni w południe pięknie świeciło słoneczko. Pogoda dzisiaj nam się zepsuła, więc liczę, że ta woda tam się nagrzała. A jak wiadomo, na płytszej wodzie przyroda budzi się do życia szybciej, więc liczę, że ten karp gdzieś tam będzie sobie szukać tego pożywienia. Liczę też na to, że jeszcze w ciągu tych kilku dni naszych nagrywek to słońce wyjdzie i ułatwi mi to zadanie. A tak jak wspomniałem, z prawej strony łowiska, czyli na stanowisku numer 2, będziemy szukać dołków i jeżeli na płytkie ich nie będzie, to będę liczyć, że są gdzieś tam w tych dołach na stanowisku numer 2. Regulamin łowiska Starorzeka pozwala na łowienie na 4 kije. My sobie z tej możliwości skorzystamy. Tak jak wcześniej już wspomniałem, 2 kije pójdą na płytką wodę do zatoki na stanowisku numer 1, 2 kije na głębszą wodę na stanowisko numer 2. Więc to daje nam możliwość sprawdzenia kilku różnych taktyk, kilku różnych sposobów nęcenia, więc możemy się fajnie tutaj pobawić tym karpiarstwem. I co? Przygotowałem sobie na tą zasiadkę tradycyjnie kulki. Tutaj mam prosty liwer, który o tej porze roku przy zimnej wodzie bardzo fajnie się sprawdza. Zasypałem je sobie posypką, zalałem boosterem. To już zrobiłem bodajże z 2 tygodnie temu przed jakąś tam zasiadką, na której byłem. Więc teraz te kulki fajnie wpiły ten boosterek. Tutaj bardzo ostrożnie będziemy tymi kulkami nęcić. Powiedzmy tam
8-10 kulek maksymalnie na zestaw. Druga taka tradycyjna metoda, to sobie przygotujemy bag mixa, on pójdzie do PV-ki i tutaj sobie akurat wybrałem bloodworma. Karpy ze Starorzeki kochają ochotkę, jest tutaj bardzo dużo naturalnego pożywienia, więc powinno im to też i tym razem zasmakować, więc sobie tutaj wsypujemy tego bag mixa. Dodamy trochę mini ultra mixa, takiego peleciku drobnego. Mimo wszystko w samym bag mixie jest już pelet, natomiast tutaj mamy jeszcze kilka innych średnic. To pozwoli nam, pelet będzie po prostu później zacznie pracować. I to sobie całe zalejemy liquidem, też bloodworm. Tutaj mamy kawałeczki ochotki, więc cyk, zamieszamy i to będziemy ładować do PV-ek. To będzie nasza druga opcja nęcenia. Czego też nie mogło zabraknąć o takiej porze roku? Robactwa. Wydaje mi się, że jest to idealna zanęta na niemrawe karpie. Robaczki gdzieś tam będą się poruszały po dnie i może sprowokują karpie do żerowania. Więc przed samą zasiadką zrobiłem tutaj pince, taką kąpiel w posypce, żeby gdzieś tam zniwelować zapach amoniaku. Przesiałem je sobie, te wszystkie martwe pinki odrzuciłem, więc postaram się tutaj też na dwa zestawy użyć tych pinek, bo w dwóch przypadkach będę chciał też użyć naszych nowych sztucznych białych robaków. Nie łowiłem jeszcze na to do tej pory, więc będzie to mój debiut. Zobaczymy, czy okaże się to tym razem skuteczne. No i ostatnia moja deska ratunku to będą ziarna. Soja mix, bardzo dużo białka. O tej porze roku karpie tego białka potrzebują, więc mam nadzieję, że gdzieś tam też na tym jednym zestawie uda mi się te karpie znęcić delikatną ilością, małą ilością ziarna. Artyleria przygotowana, przynęty na włosach, na krętlikach. Pamiętajcie, że znajdujemy się na Starorzece. Na Starorzece powinno używać się zestawów przelotowych, a jeżeli chcemy już łowić na sztywno, na klipsie, to możemy używać tylko i wyłącznie kamienia jako ciężarka. My tutaj w Foxie natomiast mamy taki bardzo fajny system, który pozwala nam użyć ciężar, cały ciężarka w trakcie brania. Karp nam się zapina i od razu klips wyskakuje nam tutaj z takiego bolczyka i reszta zestawu z ciężarkiem przesuwa nam się po żyłce. Więc w razie jakiejkolwiek awarii na pewno ryba nie utknie nigdzie z ciężarkiem. Tutaj teraz płynąc w kierunku prawej strony dwójki, przez moment mignęło mi na echosondzie taki uskok z 1,80 m nagle na 2,30 m, ale była to naprawdę moment, czyli jakaś dziura, o której wiem, że tutaj jest. I teraz jest problem, żeby ją ponownie namierzyć.
udało mi się namierzyć tę dziurę. Więc azymut już jest obrany, więc teraz już będzie znacznie prościej to namierzyć. Tutaj do tej dziury wrzucimy zestaw z samą PV-ką. Dorzucimy tam garść ziarna i może 4-5 kulek. One znowu z niej wypłynęły. Ona jest naprawdę nie za duża ta dziura. Znowu ją straciłem, ale chyba wpływam. Tak, znowu schodzi. I kładziemy teraz tu zestaw od razu w tej dziurze. Cyk, jest. Dobra, jest miękko. Okej. Po prawie 15 minutach pływania udało się. Nie przesadzimy tutaj. Garść ziarna. Kilka kulek. I wracamy na brzeg. Starość, nie radość. Okej. Pierwszy zestaw w wodzie. Postawiony idealnie, tak jak to chciałem. Udało się dosyć szybko zlokalizować tę dziurę. Jakbyście kiedyś przyjechali na Starorzekę, to Paweł wam za chwilę taką przebitkę tutaj wrzuci z tego drzewa, którym musicie się sugerować przy szukaniu tego miejsca. I odsunąć się trzeba od tego drzewa jakoś z 10 metrów. Trochę popływać i na pewno to miejsce znajdziecie. Dno muliste, więc tak jak wspomniałem, nie boimy się tutaj tak łowić, bo karpie ze Starorzeki uwielbiają takie miejsca. Już w poprzednich latach udało mi się tutaj złowić z takiego bagienka ryby, więc przypuszczam, że i tym razem może się uda. Zabieram się za drugi kij. Okej. Pierwszy zestaw wywieziony, bierzemy się zatem za kolejny. Z drugim kijem popłynąłem pod zwalone drzewo, gdzie bardzo blisko położyłem swój zestaw, na który założyłem popapa z dwoma białymi sztucznymi robakami. Do tego solidna porcja robaków pod zestaw i pozostaje mi czekać na branie. A w temacie robaków chciałbym wspomnieć tutaj o właścicielu pontonu. Sami zobaczcie dlaczego. Pozdrawiam cię, kudłaty. Pozdrawiam Szymona, bo to od Szymona jest ponton akurat. Sobie 200 od niego pożyczyłem, żeby się nie stresował, jak to zobaczy na filmie, że mu tak ponton ubrudziłem. Ale to spokojnie, umyjemy Szymonek, więc pozdrawiam cię serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za udostępnienie tego mniejszego pontonu. Akurat tu, jeżeli chodzi o Starorzekę, to w zupełności taki pontonik wystarczy. Fajny. Dużo miejsca jak dla jednej osoby. 240 to już można powiedzieć, że dwie osoby tam wejdą, a tutaj akurat nie jest to potrzebne. Okej, koniec gadania, następna wędka. Okej, teraz już następne dwa kije, to tak typowo eksperymentalnie. Bardzo płytka zatoczka tutaj. Wydaje mi się, że tu mamy w okolicach 1 metra. Zdarzało mi się, że o tej porze roku wyjeżdżały mi ryby właśnie z takich miejsc. Zazwyczaj zestaw kładłem gdzieś bardzo blisko brzegu, przy trawach, gdzie karp ma możliwość znalezienia pożywienia. Ślimaczki, robaczki. I wydaje mi się, że tutaj też zaryzykuję. Pójdzie tam zestaw z popkiem i z białymi robakami. Więc przygotowałem sobie tutaj jeszcze prowadnicę. Pokaż tam, Paweł. Tam myślę, że się wpakuje. Połączymy jedno z drugim, czyli będą i drzewa, i będzie trawa, i płytka woda. Może tam być ta woda już bardziej nagrzana, mogą się te ryby gdzieś tam kręcić. Tak jak wspomniałem, będzie to eksperyment.
zobaczymy, czy się sprawdzi. Nie położymy, nie będziemy wiedzieć, ale jedno jest pewne, warto o takiej porze roku takich miejsc nie omijać, nie ignorować, więc lecimy. Trzeci zestaw w wodzie, około 70-80 cm głębokości, dno muliste, przy drzewach, trawki obok, spokojna zatoczka. Zostawię chyba ten kij do brania albo do samego końca zasiadki. Wrzuciłem tam dosyć dużo towaru, jak na tę porę roku. Przynęta powinna też wytrwać, bo mamy tam pop-upa i białe robaki, dlatego nie będę ruszać tej wędki do samego końca. Spokojna zatoczka, nie będziemy tam pływać, straszyć tych ryb. Jeżeli one tam wpłyną, na pewno trafią na ten zestaw. Więc zobaczymy. Bardzo płytko, jak na tę porę roku, ale nie jest powiedziane, że te ryby tam nie będą przepływać. Może akurat, więc czekamy na branie. Zestaw położony, zanęcone, możemy wracać do brzegu i zabieramy się za jakiś obiadek, Paweł. Dobra, to robota zrobiona, wszystkie cztery kije w wodzie. Mając do dyspozycji aż cztery wędki, możemy sobie pozwolić na delikatne szaleństwo i na ryzyko, żeby właśnie postawić o tej porze roku, przy takiej temperaturze wody, kije w miejscach, gdzie czysto teoretycznie tego karpia być nie powinno. Pamiętajcie, nie warto powielać schematy, kombinujcie, działajcie, róbcie to po swojemu, ryzykujcie, bo gwarantuję Wam, że jak wyjedzie Wam ryba z takiej miejscówy, a szanse są bardzo duże, to frajda jest nieziemska. Znacznie bardziej się będziesz cieszyć z takiej ryby, niż jeżeli złowisz ją z miejsca, gdzie, nie wiem, powiedział Ci Kowalski, słuchaj, tam jedź, tam połóż i na pewno złowisz. Trzeba kombinować, trzeba działać. Tu w tym przypadku dwie wędki mam tak postawione na totalnym ryzyku i postanowiłem sobie, że tych wędek nie będę ruszać aż do brania. Oby takie było. Najwyżej zwiniemy kije na koniec zasiadki i cóż, może żałować nie będę, ale zawsze będzie to jakieś nowe doświadczenie. Dzień zleciał nam bardzo szybko. Ogarnięcie obozu, przygotowanie tylu zestawów i wywózka w nowe miejsca dosłownie pożerają godziny. Jeszcze późnym wieczorem musiałem przewieźć jeden z zestawów, w który wpłynął bóbr. Nie byłbym w stanie zasnąć spokojnie z myślą, że zestaw może być przesunięty. Niestety noc nie przyniosła upragnionego brania, ale mimo wszystko miło było się obudzić w tak urokliwej scenerii w otoczeniu natury. Rano szybko przywiozłem jeden z zestawów
i wstawiłem wodę na upragnioną kawę. Dzień dobry, dzień dobry. Mała aktualizacja po nocy. Oprócz plątanej kaczki w żyłkę i bobra, niestety karpia na macie położyć się jeszcze nie udało. Dzisiaj dosyć wcześnie wstałem, bo coś około 6:00. Zrobiłem sobie spacerek, żeby wodę poobserwować. Niestety też żadnych oznak żerowania ryb nie zauważyłem. Więc na chwilę obecną ten optymizm odrobinę nam spadł, przynajmniej u mnie. No ale nie poddajemy się. Już na fajcie widzieliście doskonale, że walczy się do samego końca. W ostatnich dwóch godzinach udało się złowić kilka pięknych ryb, więc mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie. Sprawdzałem pogodę. Ma dzisiaj fajnie świecić słoneczko, więc mam nadzieję, że gdzieś to może ruszyć te karpie do żerowania. Przed kawą przewiozłem jeszcze dwa zestawy. Prawy kij pozostał w tym samym miejscu na głębokiej wodzie, tam na tym 2,30. Natomiast lewym kijem odrobinę cofnąłem się w prawo po takie zwalone drzewo. Stwierdziłem, że może to być ciekawsze miejsce. Odrobinę płycej, bo tam chyba w okolicach metra, 1,10 m. Mam ten zestaw położony. Przynęty pozostały takie same. No cóż, czekamy na to upragnione pierwsze branie w tym sezonie. Do karpia. Drugi dzień był bardzo zmienny pod względem warunków atmosferycznych. Do południa mieliśmy piękną, wręcz słoneczną pogodę, a po południu musieliśmy się schować do namiotów przed deszczem. Przez dzień postanowiłem nie ruszać zestawów, aby nie robić zamieszania na wodzie. Dopiero pod wieczór postanowiłem przewieźć dwa kije, lecz ewidentnie natura robiła wszystko, abym nie złowił karpia. Dosłownie łabędź za łabędziem wpadały w moje żyłki, co totalnie mnie dobiło. Mimo wszystko nie poddałem się i przewiozłem jeszcze raz kije, aby przed nocą wszystko idealnie leżało na dnie starorzeki. Na szczęście zła passa się zakończyła i usłyszałem magiczny dźwięk RX-ów. Spoko. Spokój sobie, cię. Ja pierdzielę, koko. Ale ryba. Patrz. Jest luj. Nie wierzę w to. Powiem ci, jak się odezwał ten sygnalizator, to mi się nawet nie chciało wstawać z tego łóżka, bo byłem przekonany, że to jest znowu ten łabędź. A tu cyk. Surprise, surprise. Pierwsza ryba w sezonie. Jest luj. Powiem ci szczerze, że jak była dzisiaj po południu ta jazda, że te dwa kije nam pojechały przez te łabędzie, się to zamieszanie zrobiło, to straciłem resztki nadziei. Jeszcze prognoza pogody, że pogorszenie pogody będzie mróz, wszystko. Nie, koniec po filmie. A tu cyk. Odjechał prawy kij z najgłębszego miejsca, 2,30. Zapraszam na matę. Idziemy pokazać rybkę.
Coś pięknego. Ale łeb. Cyk. Systemik przelotowy nasz zadziałał. Z tego co widziałem. Więc jest git. No. German Rig. Ołóweczka, Dumbbells Alive System i nasza sztuczna kukurydza okazała się strzałą w dziesiątkę. Zostało nam raptem kilka godzin do zakończenia naszej zasiadki i tak jak wcześniej już wspomniałem, walczy się do samego końca, tym razem nie jest inaczej. Tanie skóry nie oddałem mimo bardzo niesprzyjających warunków i już praktycznie po dzisiejszej akcji z łabędziami naprawdę straciłem resztki nadziei. Postaraliśmy się tu być bardzo cicho, mało pływać, żeby sobie tej ryby stąd nie wypłoszyć. No, taka jazda się zrobiła, jak się nam w żyłki wplątał łabędź, musieliśmy go rozplątać. Mówię, Paweł, możemy się już pakować, już nic nie złowimy. No ale mimo wszystko przywiozłem jeszcze raz te zestawy, precyzyjnie postawiłem, wróciłem na brzeg, mówię, Paweł, leży to w tym dołku, tam na 2.30, trafiłem idealnie w ten dołek, więc musi pojechać. No i co? Obejrzeliśmy sobie meczek, poszliśmy spać. Ta-dam! Taki oto budzik. Na lepszego rozpoczęcia sezonu sobie wymarzyć nie mogłem. Prawie 20 kg. Spójrzcie tylko, jaka piękna ryba. Zwracałem wolność. Taka oto ślicznotka ze Starorzeki. Tak się kładzie w tym zakładzie. Yeah. Trochę za duży jestem dumbbells, nawet jak go na pół dałem, stwierdziłem, że bardziej mikro przynętę tu wrzucę i się wróciłem jeszcze go okroić. Nie wiem, czy to coś pomogło, czy nie, w każdym razie powiedzmy, że tak. Więc pamiętajcie, zimna woda, dumbbells musi być okrojony. Dobrze. Cyk. A, jeszcze PV-ko. Naszpikowany adrenaliną i pozytywną energią po całej akcji z tym niesamowitym okazem, przygotowałem na nowo zestaw, wywiozłem go w to samo miejsce i mogłem wrócić do namiotu. Poranek był mglisty, a temperatura znacznie spadła. Nie było łatwo wyjść spod ciepłego śpiwora, ale trzeba było powoli się szykować do pakowania. Pora wracać do domu. Dzień dobry, nawet bardzo dobry. Mission complete, udało się, cel osiągnięty. Dzisiejszy poranny update już o wiele bardziej wesoły. Nie muszę wam opowiadać o łabędziach, o bobrach i o innych tutaj żyjących w tej dziczy zwierzątkach, które robiły nam fikcyjne brania. Przepiękny koń ze Starorzeki. Pierwsza ryba w tym sezonie i od razu taka potężna. No, brakuje mi słów. Udało się, aczkolwiek no... Wczoraj już się totalnie poddałem,
gdzieś tam, to znaczy nie, że się poddałem, tylko resztki nadziei gdzieś tam poszły sobie. Mhm. Jak te łabędzie się tutaj wbiły w te żyłki, odechciało mi się wszystkiego. Do tego ta pogoda, która też no, nas nie rozpieszczała, zrobiło się mega zimno, więc przestałem już liczyć na jakiekolwiek branie. Ciśnienie też wyskoczyło mega do góry, więc na papierze wyglądało to bardzo, bardzo, bardzo kiepsko. No ale coś tam, kilka minut po północy, rolada, też leżałem sobie w tym namiocie, czekałem aż przestanie jechać, bo byłem przekonany, że znowu się nam łabędzie w zestawy wbiły, bo kilka minut wcześniej słyszałem, że gdzieś tu lądowały. Ale nie przestaje, więc po kilku sekundach wyskoczyłem. Patrzę, szczytuwa na skrajnym prawym kiju. Wygięta, więc to podbierak do pontonu i ogień po rybę. Powiem wam szczerze, że trochę tych karp już udało mi się w życiu złowić, ale tym razem na tym pontonie czułem się naprawdę, jakbym był pierwszy raz na rybach. Delikatny stres, nerwy, jednak gdzieś tam po cichutku było to parcie, żeby tą rybę pokazać w filmie, bo przecież po co te filmy oglądacie, że była akcja. I no, skończyłoby się po prostu tak, że cały materiał, który został nagrany, poszedłby do kosza, bo raczej byśmy się nie zdecydowali na to, żeby pokazywać film bez ryb. Aczkolwiek nie wiem, nie jestem tego fanem. Bo trzeba też pokazywać porażki. No ale YouTube weryfikuje wszystko. Więc co? Wskoczyłem do tego pontonu bez silnika. Byłem tak pitomy, tak przestraszony, że na początku gdzieś tam szukałem tej gałki silnika. No ale na wiosłach dopłynąłem do ryby. Poszła praktycznie pod samo tarlisko, tam kiedyś chyba było stanowisko numer 9 na Starorzece. I zaparkowała mi ta ryba praktycznie jakieś tam 3-4 metry od tej liny graniczącej. Więc też cud, że się nie wpakowała tam dalej, bo to dopiero by były jaja. No i co? Nadpłynąłem nad rybę, nawiązałem z nią kontakt i już wiedziałem, że po drugiej stronie czeka na mnie gruby zwierz. Walka nie trwała zbyt długo, bo ryba była jeszcze dosyć ospała. I co, podniosłem, wyszła mi na powierzchnię. Jak ją ujrzałem, kolana mi się ugięły. Podbierak na początku też tam miałem delikatne przygody z nim, bo mi się tam gdzieś siatka zaplątała o coś, co w pontonie leżało. No i udało się za pierwszym razem wpakować rybę do podbieraka. No i był okrzyk radości. Pewnie na filmie to będzie pokazane. Nie wiem, czy Koko tam to nagrał. W każdym bądź razie no nie wierzyłem własnym oczom. Rybka od razu krzyczałem do Pawła, że dwudziecha. Jak widziałem ją z góry, ten wielki łeb, to no, byłem więcej niż pewny, że ryba przekroczyła tą magiczną cyfrę, ale byłoby to zbyt piękne. Pierwsza ryba w sezonie i od razu dwudziecha. No ale zahaczyła tam, praktycznie już było blisko na tych 20 kg. Tam z workiem chyba miała 21, nie Paweł? Coś koło tego, minus worek, więc no powiedzmy 18,5-19 kg, ale nie to jest ważne, nie ta waga jest ważna. Chodzi o sam wygląd tej ryby. Właśnie to są karpie ze Starorzeki. Stare, pomarszczone, z pięknymi łuskami ryby. I właśnie po takie ryby się tutaj jeździ. Brań na Starorzece nie zawsze jest dużo. Nie jest tak, że przyjedziecie tutaj i się obłowicie, nałowicie 30 ryb. Aczkolwiek pewnie i taka zasiadka się zdarzy. Starorzeka ma to do siebie, że łowicie jedną, dwie ryby, ale za to takie luje, jak ja to mówię. Więc już nie przeciągam. Mam jeszcze cały dzień przed sobą. Wydaje mi się, że zestawy stoją dobrze. Pakujemy się coś koło godziny 16-17 do domu. I
No, mam nadzieję, że jeszcze jeden update będzie z rybą, a jeżeli nie, to i tak jestem mega spełniony, bo naprawdę warunki, jakie tutaj nas spotkały na Starorzece, no, uważam, że do łatwych nie należały. Była to moja czwarta zasiadka już w tym roku. Poprzednie trzy zblankowałem tutaj u siebie na żwirowniach, więc pogoda była podobna i no nie liczyłem na to, że coś złowimy, ale udało się, więc dzięki Starorzeka zasiadkę uważam już teraz za udaną. No to nadeszła teraz ta najmniej przyjemna część każdej karpiowej wyprawy, czyli pakowanie sprzętu i powrót do domu. Na szczęście do domu wracam z tarczą, nie na tarczy. Mam mega ogromną nadzieję, że materiał Wam się bardzo spodobał, więc zostawcie tutaj pod tym filmem jakiś komentarz, kciuka w górę. I co? Widzimy się wkrótce ponownie, bo mamy już z Pawłem zaplanowaną kolejną zasiadkę. Tym razem już w cieplejszej porze roku. Wodę mamy już tam jakąś na oku, ale na razie Wam tego nie zdradzę. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.